Nie demonstrujcie państwo fobii rosyjskiej. No, nie wypada na spotkaniu. Ale... Mówi, to jest tak miękki język, tak mówi. No w każdym razie nie. W każdym razie nie. A zna i niemiecki, francuski, rosyjski, no nie mówiąc angielski, włoski. Prawdopodobnie chyba, czy chyba hiszpański. No. Więc ma skalę porównawczą. Ale pytanie było też takie, taki zamiar zapytania cię o inne języki, także o inne przekłady. Jak jest ostatnio z przekładami, co jeszcze? Nie, pani mnie pytała tylko o przykłady. O inne książki na język angielski przekładane. Tak. No to właśnie odpowiedzi. No to ja w takim razie zapytałbym o przekłady na inne języki. No nie, no co ostatnio się tłumaczy? Bo to takie odpytywanie jest, no co mam wyliczać. No spróbujmy. Nie wypada nawet, no. Tłumaczę, no. Przepraszam, mam takie pytanie dotyczące kultury chłopskiej, bo w jednym z wywiadów powiedział pan, że został pan pisarzem, znaczy w jakiejś publikacji znalazłam taką informację, że został pan pisarzem, kiedy uświadomił pan sobie, że jest pan chłopem i przynależy do pewnej formacji społecznej, kulturalnej, do pewnego miejsca. Czy do takiego przeświadczenia i świadomości dorastał pan z czasem, czy to się tak narodziło nagle, czy też wtedy narodził się pisarz, czy to było tak, że to gdzieś tam panu było, a pan to gdzieś tam chował w sobie, wstydził się w przynależności do tego, że jestem chłopem, stąd się wywodzę, to są moje korzenie, bo cała literatura pana to jest literatura chłopska, jest tak naprawdę jest przynależność do miejsca, do pewnej tradycji, to tworzy jakby pana styl i świat. Jak to było z tym takim powstawaniem? Ale konkretnie, co jak było? Kiedy poczuł pan się chłopem, pisarzem polskim, że tak? No proszę panią, chłopem byłem. Tak jak większość Polaków. Zgadza się. Do czego się nie przyznają. Wie pani, jeszcze w 1939 roku rocznik statystyczny mówił, że na wsi mieszka 79% społeczeństwa polskiego. W XIX wieku, w drugiej połowie, mieszkało 90%. Wie pani. To po pierwsze. Jesteśmy społeczeństwem chłopskim. Musimy zdać sobie z tego sprawę. W pierwszym, w drugim, w dziesiątym pokoleniu. Ale ja doszedłem do tej konstatacji, czy samoświadomości. Wie pani, w taki sposób, mianowicie. Ja redagowałem przez 25 lat taki kwartalnik Regiony, któremu bardzo dużo zawdzięczam. Takim trzonem tego kwartalnika, właściwie jego profilem, można powiedzieć, było ratowanie, on się zjadł i tak za późno, ale to była ostatnia chwila, ratowanie zabytków piśmienniczych chłopów polskich, którzy mniej więcej od połowy XIX wieku przechodzili stopniowo z mowy w pismo, ponieważ kultura chłopska była kulturą mowy, nie pisma. Jak wiadomo, chłopi byli analfabetami. Za chwilę powiem coś o tym chłopskim analfabetyzmie dla, że tak powiem, rozbicia tej powagi. Mianowicie, i udało nam się uratować wiele zabytków, które odnajdywaliśmy nie w archiwach, nie w żadnych tam zbiorach, tylko w kufrach u ludzi, prawda? W jakichś tam zakamarkach mieliśmy, w archiwach sądowych, mieliśmy na przykład
zakładaliśmy sobie, wytyczaliśmy, można powiedzieć, różne cele teoretyczne. Założyliśmy na przykład, że chłopi, kiedy dotykał ich dopust Boży, jakaś klęska społeczna, żywiołowa, inna i tak dalej, pisali zawsze supliki, czyli skargi. Nawet kiedy nie umieli pisać, to wynajmowali sobie pisarza, takiego jak ja, bo ja jestem wynajęty pisarz przez moich narratorów, wie pani, i dyktowali im. Zachowały się na przykład listy emigrantów chłopskich ze Stanów Zjednoczonych i Brazylii z przełomu XIX i XX wieku, które ocalały tylko dzięki temu, że carska cenzura je zatrzymała. I profesor Witold Kula, wielki historyk polski nieżyjący, w 1972 roku po raz pierwszy wydał te listy. Wśród tych listów są tu zupełnie wspaniałe listy, które mają rangę literatury. Nieświadomej to nie ma znaczenia, czy się literaturę pisze świadomicznie. Rangę literatury. I tam były listy na przykład, gdzie przenoszono na formę pisania struktury mowy. Na przykład pamiętam taki list, że mąż pisze do żony: kochana żono, prawda? No i tam mówi, jak tęskni za nią, jak to, jak tamto i tak dalej. I oczywiście na początku mówi, że pisze ten list, pisze mi ten list ktoś, kogo ja wynająłem, ale wedle moich słów, prawda? Bo oni później kazali czytać temu, co napisał, czy tak było. I on pisze do tej żony, ale wie pani, w tym samym liście do tej żony, można by się powiedzieć intymnym, jest właściwie do całego rodu, a nawet do gromady. Bo i do szwagra jest, na przykład w tym samym liście, tym jej pilnuj, żeby mi się nie puszczała, prawda, i tak dalej. Jakby przy stole siedział, nie tylko rodzinnym, ale w knajpie i opowiadał. I tak przenoszono w ogóle te struktury mowy na pismo, kiedy chłopi, jak powiadam, przechodzili w kulturę pisma. I to była dla mnie wielka lekcja właściwie. Mianowicie, która mi podpowiadała podstawową rzecz, że prawdziwym językiem jest mowa. Pismo jest sztucznym językiem, wtórnym. My co prawda dzisiaj mówimy pismem, nie mową, ale to jest już wynik naszej deprawacji, prawda, cywilizacyjnej. I stąd właściwie wzięła się mój stosunek do literatury. Mianowicie, że jest to sztuka języka w ogóle i tylko języka. Ponieważ to słowo konstytuuje na przykład świat książki. Nic innego. Nie zdarzenia, nie fabuła, nie tam różne takie owakie sensacje, tylko słowo kształtuje, konstytuuje świat książki. A tylko taką literaturę uważam za sztukę. No i takie były po prostu początki mojej świadomości literackiej właściwie. W każdym razie czegoś, co mógłbym nazwać, czy określić samą świadomością literacką. A opowiem państwu taką anegdotę autentyczną, którą sam przeżyłem. Jak chodziłem do gimnazjum i była tak zwana akcja powszechna, akcja walka z analfabetyzmem. Wolontariusze, wtedy się nie nazywali wolontariusze, ale ochotnicy zgłaszali się, że będą uczyć starych ludzi pisać.
No ja się też zgłosiłem. Nawet nie w liceum byłem, tylko w gimnazjum. I otrzymałem w przywiarę, jeśli mogę tak powiedzieć, taką bardzo starą panią, gdzieś na obrzeżach Sandomierza, do której zacząłem chodzić i uczyć ją pisać. I pamiętam jedną taką sytuację z nią, bo ona mówi, że chciałaby się przed śmiercią nauczyć pisać. No to mówię, ja pani pomogę, prawda? No i zaczęliśmy jak zawsze od imienia i nazwiska. Jak się pani nazywa? No powiedzmy, już nie pamiętam w tej chwili, jak się nazywa, ale nazywała się Agnieszka Broda, załóżmy. No więc nauczę panią najpierw, żeby się pani mogła podpisywać imieniem i nazwiskiem Agnieszka Broda. Nauczyłem ją, napisałam takimi kulfonami oczywiście Agnieszka Broda. Ja mówię, tak się pani nazywa. Ona mi na to mówi, nie. Jak to nie? Ja się tak nazywam, jak panu mówię. A nie tak, jak tu jest napisane. To jest właściwie taki drobny powód do zastanowienia się nad tym, czym w ogóle była kultura mowy. Dla mnie to jest najważniejsza kwestia dotycząca kultury chłopskiej, że świat był zawarty w mowie, nie w piśmie, w mowie. Nie tamte świątki, nie tamte wyroby różne chłopskie, prawda, bardzo piękne nieraz, dywany i tak dalej. To są objawy. Istota polegała na tym, że ten cały świat, wszechświat, wszystkie relacje człowieka z drugim człowiekiem, z rodziną, z wsią, z kosmosem, śmiercią, urodzinami, Panem Bogiem, wszystko było, że tak powiem, ukonstytuowane w tej mowie. I w tej mowie się wyrażała ta kultura. I ja zawsze mówię, jak się kulturę chłopską chce badać, to trzeba w tej przestrzeni się poruszać, a nie w przestrzeni tak zwanych objawów folklorystycznych. Kultura chłopski wiedział, jaki jest jego folklor. Chłop wiedział, jaki jest jego los. To jest ta zasadnicza różnica. No i tak się zaczęła właściwie. To odpowiedziałem pani Elżbieto, tak wie pani jest. A tak. Dziękuję. Tak się zaczęła ta. A propos kamienia na kamieniu, który Bill Johnston przetłumaczył, to ja mu odradzałem tę książkę. Jak on przyszedł do mnie pierwszy raz, że chce tłumaczyć kamień na kamieniu, to ja mu powiedziałem, wie pan, nie, to nie ma sensu, wie pan, no, to jest taka polska książka, której kto tam może zrozumieć. On mówi, to pan nic nie rozumie. No i okazało się, że on miał rację, prawda? Bo rezonans tej książki był w Stanach rzeczywiście głośny i tak dalej.